Cześć, tu Zuzia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, którego jeszcze na moim kanale nie było. I mianowicie jest to unboxing. A o jaki unboxing mi chodzi? Chodzi mi o unboxing Pet Shop Lucky Pets. I to jest, ten unboxing zorganizowałam dla Was z powodu, że założyłam Instagrama i postanowiłam połączyć ten unboxing z konkursem, bo wszystkie figurki, jakie znajdę w tych czterech paczkach, trafią do Was. Konkurs jest bardzo prosty, wystarczy followować mnie na Instagramie, link do mojego Instagrama macie w opisie. Musicie polubić mi wszystkie zdjęcia na moim koncie na Instagramie. Oczywiście musicie zasubskrybować kanał, ten czerwony przycisk jest tuż pod filmikiem. I musicie napisać w komentarzach, że bierzecie udział, a ja z tych wszystkich osób wylosuję jedną, do której trafią te wszystkie cztery figurki. Jeśli powiedziałam coś niejasno, to się nie martwcie, bo szczegóły konkursu macie w opisie. Ja już przyniosłam sobie nożyczki i zaraz zabieram się za otwieranie pierwszej paczuszki. I powiem Wam szczerze, że nigdy nie kolekcjonowałam pet shopów i nie wiem, co w tym pudełeczku mogę zastać, także zaraz się tego dowiemy. Jestem bardzo ciekawa, co tam w środku może być, więc obetnijmy sobie opakowanie. Przejdę teraz rozerwać. O, na tym ciasteczku jest jeszcze jedna folia. Trzeba ją oczywiście zdjąć. Zdjęłam folię, to jest ciasteczko bez folii, ale znalazłam też taką karteczkę, więc zaraz zobaczymy, co na niej jest. Dobrze, co tutaj się kryje? I tutaj się kryją, jakie pet shopy można dostać. Zobaczymy, co jest jeszcze głębiej w tej karteczce. Tu jest coś po hiszpańsku, ja się uczę hiszpańskiego, ale jeszcze nie jestem z tego taka dobra, więc nie wiem, o co tu chodzi, ale wiem na pewno, że tutaj jest lista pet shopów, które możemy tutaj znaleźć. Ja już to ogarnęłam, bo w ogóle pierwszy raz to otwieram i nie wiem, czego tutaj się spodziewać. To jest lista w różnych językach, znalazłam też polski i tutaj chodzi chyba o to, że to będzie na wróżbach, że kolor zależy ten... Ja trochę nie rozumiem, ale myślę, że to będzie zależeć od wróżby, że na przykład co tutaj jest twoją radością zostanie i coś tam tutaj są jakieś numeracje. Ja nie, w ogóle nie kapuję, o co chodzi, ale przekonamy się. Otwieramy nasze pierwsze ciasteczko. Trzeba je przełamać z tego, co wiem. O, ale trzasnęło. I co my tutaj mamy? Mamy tutaj właśnie te... Mamy tutaj zawieszkę i to jest chyba, że to zależy od kolorów zawieszek. Co tam będzie, to chyba ta zawieszka jest wróżbą, ale nie wiem. To jest taka żółta kokardkowa zawieszka, nie wiem, co ona oznacza, ale wygląda naprawdę ładnie. Tutaj jeszcze mamy taką wróżbę i mamy tutaj napis LPS, jakiegoś kotka, szóstkę i kalendarz. Potem sobie to sprawdzimy na liście, ale teraz czas na gwiazdę programu, czyli Pet Shopa. I zobaczymy, co się kryje w tym oto... W tej oto paczuszce. Otwieramy i to jest... To jest taki koziołek. Zobaczcie. Ej, on ma też kokardkę tutaj na łebku. To pewnie dlatego jest tutaj też taka kokardka. Razem się prezentują nasze dwie rzeczy. Nie wiem, czy to dobrze rozumiem, ale jeśli będę mówić coś źle, to możecie mnie poprawić w komentarzach, bo jak mówiłam, ja to otwieram pierwszy raz i myślę, że z tą zawieszką chodzi o to, że kolor amuletu, czyli żółty, i to będzie twoją radością będzie. Tutaj mamy na tej wróżbie numer 6, więc przygoda. Tutaj kalendarz. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc to będzie w przyszłym tygodniu. Czyli myślę, że odczytuje się twoją radością będzie przygoda w przyszłym tygodniu. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale jak mówiłam, możecie mnie poprawić w komentarzach. Nasz pet shopik prezentuje się tak. Jest naprawdę uroczy. To jest taki koziołek. Teraz jak wiem mniej więcej, o co chodzi, to możemy się zebrać za otwieranie kolejnej paczuszki. Tym razem wybór padł na tą. Zobaczymy, jakie szczęście czeka nas w tym oto ciasteczku. Tutaj mamy kartkę, już wyjaśniłam, o co w niej chodzi, więc nie muszę tego czytać drugi raz. Standardowo ciasteczko. Mam już folię i zaraz łamiemy ciasteczko. To jest takie satysfakcjonujące, że mi się spodobało. Dobra. O, pękło. Tutaj będziemy mieć naszą wróżbę. Tutaj mamy siódemkę i kalendarz. Zobaczymy zaraz, co to oznacza, ale najpierw zobaczmy,
jaka jest nasza zawieszka. Dobra, już mogę tutaj to obciąć. I tutaj mamy taki, to chyba jest kryształ, tak mi się wydaje, wygląda jak taki kryształ. I zaraz zobaczymy, co on oznacza. I tym razem, jeśli to jest kolor niebieski, ojej, to nie jest polski. Muszę znaleźć szybko polski. A, dobrze, już znalazłam. I niebieski kolor znaczy, twoim udziałem będzie, i tutaj na tej wróżbie mamy numer 7, magia. Okej, i w dzień tygodnia mamy dzisiaj poniedziałek, czyli znowu w przyszłym tygodniu. Chyba wszystko dzisiaj będzie w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj mamy poniedziałek. Więc odczytam to tak, że twoim udziałem będzie magia w przyszłym tygodniu. Czekam. No i otwieramy naszego pet shopa. Ciekawe, co tym razem nam się trafi. O, żółwik. Mam żółwika. I też ma takiego diamencika tutaj właśnie na czole. Tak jak u koziołka, tylko że on miał kokardkę. Ale ten żółwik jest naprawdę uroczy, naprawdę mi się podoba. Także na razie nasze dwa pet shopy, nasza kolekcja prezentuje się tak. Jeśli kolekcjonujecie pet shopy, to zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie, bo naprawdę się opłaca. No i przechodzimy do kolejnego ciasteczka. Bardzo spodobało mi się to otwieranie. Unboxingi są takie emocjonujące, że pomyślę nad tym, czy nagrywacie częściej. Dobrze, mamy... Zaraz będziemy mieć nasze ciasteczko, tylko oczywiście trzeba zdjąć z niego folię. Zdjęta, łamiemy ciasteczko. Uwaga! Ojej, mocne. Wypadło, dobra. Najpierw trzeba zobaczyć naszą zawieszkę chyba. Tak. Co tutaj jest za zawieszka? Znowu mamy kolor żółty i tym razem jest to takie żółte pióreczko. Ładne jest nawet. Tutaj mamy naszą wróżbę. I tym razem mamy jedynkę. Zobaczymy, co nas czeka. Okej. Okay. Kolor twoją radością zostanie śmiech w przyszłym tygodniu. Nie wiem, czy to zdanie ma za bardzo sens, ale chyba raczej nie. Więc okej, jak wróżba mówi, to wróżba mówi. No i teraz otwieramy naszego pet shopa. Dobrze. Tutaj widzę jakiegoś ptaszka. Po piórku można było się tego spodziewać. I tutaj mamy takiego zielonego flamingo. Dobrze, on ma właśnie takie żółte piórko na czole, no to wygląda jak zielony flaming, więc no trochę dziwnie, ale wygląda nawet uroczo. Zobaczcie, jest prawdziwym słodziakiem nasz flaming. I zostało tylko ostatnie ciasteczko. Jest mi naprawdę smutno, bo bardzo polubiłam te unboxingi i mogłabym tego otwierać więcej, bo naprawdę mi się spodobało. Ale otwórzmy tę ostatnią niespodziankę. Może w ostatnim pudełeczku czeka nas jakiś szok, albo nie wiem, co tam się może znajdować, ale zobaczmy. Ciasteczko trzeba łamać. Dobra, łamiemy. O, ale wystrzeliło ze środka. Dobrze, otwieramy naszą zawieszkę. Tutaj mamy nasze nożyczki. I co tutaj jest? Tutaj znowu jest kokardka. Czyżby to była powtórka? Mam nadzieję, że nie. Dobrze, nasza wróżba. Znowu jedynka, czyli to samo co wcześniej. Oby to nie był koziołek, oby to nie był koziołek. Nie, to nie koziołek. To jest niebieski kotek! Z taką kokardką z tyłu. Tak się prezentują nasze wszystkie zwierzaczki. Wszystkie są naprawdę urocze, ale najbardziej chyba podoba mi się ten żółwik. Ale wszystkie są słodziakami i jeden z Was dostanie właśnie wszystkie te cztery pet shopy. Pamiętajcie, że zasady konkursu macie w opisie. I jeszcze raz zapraszam Was na mojego Instagrama, którego niedawno założyłam. Jestem tam naprawdę aktywna, także serdecznie Was zapraszam. Tutaj jeszcze raz Wam pokazuję całą kolekcję, jaką można zebrać, gdyby chciał sobie ktoś kolekcjonować.
To jeszcze te zwierzaczki mają takie jakby rangę. Może być Lucky, Super Lucky albo Ultra Lucky. Nasz żółwik jest Super Lucky, a reszta ze naszych zwierzątek jest po prostu Lucky. Zauważyłam jeszcze, że na tych kartkach są jeszcze ich imiona, więc powiem Wam, jak się nazywają. Kotek nazywa się Tabita, koziołek nazywa się Zan, żółwik nazywa się Wills, a ptaszek nazywa się Olive. I wszystkie są naprawdę słodziakami. To już było na tyle w tym filmiku. Jeszcze raz gorąco Was zapraszam do konkursu na pet shopy. Oczywiście na Instagramie też wyjaśnię ten konkurs. I jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!